Próbować. Jest, można powiedzieć, klasyką. Więc przeczytamy z Księgi Kaznodziei Salomona. Mamy rozdział 11. Raduj się młodzieńcze, 9 wiersz. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Albo dokładniej, że to wszystko Bóg pozwie na sąd. Z Psalmu 119. Wiersz 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów twoich? I z listu do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 22 wiersz. Młodzieńczy zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. W tym rozdziale 11 Księgi Kaznodziei Salomona mamy szczególne wezwanie albo przesłanie, lepiej mówiąc, do młodzieńców. Myślę, że to do wszystkich młodych ludzi. Dlaczego jest to tak ważne, to przesłanie? Dlatego, że ono jest poparte głębokim doświadczeniem. Kaznodzieja Salomon był doświadczony, wypróbowany we wszystkich sprawach, które są pod słońcem. Czyli inaczej mówiąc, co człowieka można spotkać na ziemi, co człowieka może spotkać na ziemi, to temu kaznodziei nie było obce. On różne rzeczy wypróbował i jeśli znacie tę księgę, to on opisuje to wszystko, w jaki sposób te rzeczy mu się wydawały, jak on to wszystko oglądał. Wydawało mu się najpierw, że nie ma żadnej różnicy, że wszystko idzie do jednego dołu, można powiedzieć, ale jednak w miarę jak pewne rzeczy próbował, to wydawało mu się, że nie znalazł tego, czego szukał. I musiał taki refren śpiewać albo właśnie przytaczać w inny sposób, że wszystko jest marnością, nad marnościami i gonitwą za wiatrem.
Dlaczego w taki sposób on to scharakteryzował? Marność to jest coś zupełnie nieprzydatnego, coś zupełnie nieużytecznego, a poza tym może być to znikomość, czyli nie warte zachodu coś. To nawet jest, jak to dzisiaj ludzie mówią, mniej niż zero, bo zero ma swoje miejsce na osi liczbowej i bez zera nie można żadnych rachunków prowadzić. Zero jest używane we wszystkich systemach liczących. Ale właśnie marność, znikomość to nie jest nawet zero. I takie słowo jest użyte wtedy, kiedy czytamy, że Pana za nic nie mieli. Czyli nawet to nic to nie jest określeniem tego stosunku ludzi właśnie do tego Zbawiciela, którego Bóg posłał. W żaden sposób nie byli w stanie zrozumieć, pojąć, uświadomić sobie, co takiego może właśnie być ważnego w tym posłanym Zbawicielu. I dopiero Bóg może wskazać, żeby człowiek mógł zauważyć tego wielkiego Zbawiciela. Znacie na pewno wszyscy te miejsca, kiedy są głoszone jakieś wielkie prawdy Boże, choćby apostoł Piotr mówi, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, to w tym momencie Pan musi powiedzieć, nie ciało i krew Ci to objawiły, ale Ojciec mój. I te wszystkie rzeczy, że człowiek może uwierzyć, to jest łaska Boża i właśnie w tej łasce może poznać, że to jest wielka rzecz i największa, że człowiek może być zbawiony. Nie ma większej rzeczy od tej, że człowiek może być zbawiony. Bo to jest decydujące o tym, czy człowiek będzie rzeczywiście w wieczności był tym, który jest szczęśliwy i będzie się zajmował chwaleniem Boga za to i to przez całe wieki, że pozwolił w swojej łasce, aby mógł być zbawiony, albo będzie siebie przeklinał w miejscu takim, które się nazywa Jezioro Ogniste, że nie dał się przekonać do tego wielkiego zbawienia, że ono było tak udokumentowane, że Bóg się tak starał, żeby człowieka zbawić, a człowiek jednak to zlekceważył. I ten kaznodzieja właśnie te rzeczy zauważył. To jest, wiemy, przypisywane królowi Salomonowi ta księga. Jego mądrości, którą otrzymał od Boga. Ale właśnie tutaj ten autor właśnie mówi, że te wszystkie rzeczy, które pod słońcem się dzieją, nie mają nic więcej poza tą znikomością, marnością, przemijaniem, że to jest gonitwa za wiatrem, że to wszystko marność nad marnościami. Czyli nic zupełnie nie warte zachodu. I tutaj jakby po tych wszystkich doświadczeniach i po takim sformułowaniu takiego ostatecznego przesłania, że 12 wiersz, pamiętaj o Stwórcy, 12 rozdział, 1 wiersz, pamiętaj o Stwórcy swoim w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni, to wcześniej właśnie przemówił do młodzieńców, bo w młodości to pewnych rzeczy się nie zauważa. Ja zawsze mówię, że ta babcia, która idzie teraz, również była taka piękna jak ty teraz. Bo młodość jest piękna sama w sobie. Młodość nie potrzebuje, żeby ją czymś przyozdabiać, bo ona jest piękna z powodu tego, że jest młodością. I to właśnie jest niebezpieczeństwo,
że ten kaznodzieja tutaj mówi trochę tak podchwytliwie. Trochę jakby tak troszkę żartobliwie, ale w formie takiej gorzkiego żartu. Że raduj się młodzieńcze swojej młodości. Bo to jest naturalne, żeby się radował młodzieniec. Bo to jest wielki powód, żeby się tym radować. Ale to się nie wzięło samo z siebie. Tylko to otrzymaliśmy wszyscy od Boga. Od początku, jak się narodziliśmy na ten świat, Słowo Boże nam pomaga te rzeczy zrozumieć. Jak czytamy 139 psalm, to tam czytamy, że pilnowałeś mnie w łonie matki, że byłeś przy tym, jak się kształtowały moje kości. Czyli można zauważyć, że już po tym fakcie, że człowiek się urodził na świat, że doszedł do jakiejś świadomości, to pierwsza rzecz, która powinna go zdominować, to powinno być dziękowanie za to, że Bóg mu dał zaistnieć na tej ziemi. Że przyszła i również z tym świadomość, że on żyje, że jest człowiekiem. A później jeszcze, że dał mu takie właśnie rzeczy, za które również można dziękować. Zdrowie, siłę, zdolność, to wszystko, co w młodzieńczych czasach tak można pięknie użyć, pograć w siatkę, pograć w piłkę nożną, czy inne rzeczy, które tak chętnie i tutaj na tym miejscu młodzi ludzie czynią. To wszystko, jakby można powiedzieć, otrzymaliśmy jako ludzie od Pana. I on mówi, raduj się z tego, weź to wykorzystaj. I bądź dobrej myśli. To jest bardzo ważna rzecz, żeby to, że w sposób naturalny młodzieniec jest dobrej myśli. I powinno tak być, bo dzisiaj jest coraz więcej, że właśnie już w młodości dopada młodych ludzi depresja, że oni się nie cieszą z różnych rzeczy. Kiedyś rzeczywiście było łatwiej, że kiedy powszechnie panowało ubóstwo, bieda była, to młodzi ludzie cieszyli się rzeczywiście z małych rzeczy. A dzisiaj z wielkich się już tak nie cieszymy. Co prawda z lodów się trochę wszyscy ucieszyli, ale to po prostu jest normalne i dostępne ogólnie i nie tak się ucieszyli właśnie, jak by się ucieszyli, kiedy byliśmy jeszcze na obozie w Dziadowym Moście, gdzie były inne czasy, gdzie nie było takich lodów, ale dzisiaj są i wszyscy od małych już dzieci począwszy takie rzeczy uważają za normalne, a to nie było kiedyś takie normalne. I tutaj trzeba też właśnie widzieć, że to, co młodości jest dane, to Bóg tego nie chce zabrać nam, tylko chce tutaj kaznodzieja pokazać przez to słowo, póki jesteś młody, że ta młodość to ona ma swój czas, że przeminie bardzo szybko. Są takie różne właśnie piosenki, które w młodości się śpiewa i właśnie to jest prawdziwe, bo ludzie to wiedzą i tęsknią do tej młodości, ale ona bardzo szybko przemija, tak jak piękność kwiatu polnego. On jest piękny, ale za 2-3 dni już go nie ma. I tak dokładnie jest młodością. I jest właśnie słowo póki, to bardzo ważne słowo, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce. Słowo Boże nam mówi, że najbardziej przewrotne i zepsute w człowieku jest serce. Że właśnie to, co zwodziło lud izraelski, w Dziejach Apostolskich możemy czytać, w 7 rozdziale, wcześniej też jest napisane o tym, że ten lud daje się zwieść przez swoje serce. Czyli serce jest najbardziej złym doradcą. I dlatego tutaj
tak w formie takiej trochę prześmiewczej, kaznodzieja mówi, weź to rób wszystko, bo on zamyka to tym końcowym słowem, że jednak pamiętaj, że to wszystko będzie przywiedzione na sąd. Te wszystkie rzeczy Bóg musi osądzić, bo jakby można powiedzieć, to trzeba ze wszystkiego zdać rachunek, bo człowiek ma to powierzone. To nie jest tak, że można powiedzieć rodzicom, a po coście mnie urodzili? Po coście mnie urodzili? Takie rzeczy się słyszy również dzisiaj, jak rzeczywiście do konfliktu dochodzi pomiędzy rodzicami, a ja się na świat nie prosiłem. To jest już bardzo niewłaściwy stan w tym momencie, bo to po prostu znaczy, że w tym sercu jest brak tej wdzięczności, która wynika z rozumienia rzeczy. Jak to właśnie jest piękne, że Bóg nam dał te wszystkie rzeczy do przeżywania jako ludziom, począwszy od niemowlęctwa przez młodzieńcze czasy. I Pana Jezusa właśnie pełność Syna Człowieczego oglądamy w ten sposób, że widzimy Go jako niemowlę, że widzimy Go jako chłopca, widzimy Go jako młodzieńca, widzimy Go również jako dorosłego człowieka. I w tych sprawach właśnie możemy tutaj stwierdzić, że On we wszystkim zachował się zgodnie z tym, co było dobre dla człowieka i przede wszystkim dla Boga. Że Bóg, tam jest napisane, podobał się Bogu i podobał się ludziom. I te rzeczy jakby są razem w życiu człowieka istotne. Żeby się podobał Bogu i żeby się podobał ludziom. Bo to zostało człowiekowi powierzone, podarowane. Myśmy w niczym na to nie zasłużyli, że przyszliśmy na świat, że mieliśmy rodziców, że ktoś się nami opiekował, że mamy możliwości rozwoju, kształcenia się i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszą rzeczą jest, że mamy możliwość uwierzyć. Największym błogosławieństwem jest to, że ktoś od młodych lat już ma właśnie to błogosławieństwo, że może uwierzyć w Słowo Boże, że zna Pana Jezusa, że jest blisko tego. Jakie to jest piękne słowo, że błogosławieni są ci, którzy są urodzeni w domu pańskim, czyli urodzili się w domu wierzących, w zgromadzeniu, można powiedzieć, się urodzili, bo malutkie dzieci już od najmniejszych właśnie lat najmłodszych są przenoszone do zgromadzenia. Tak jak i tutaj na tym miejscu mamy wiele dzieci i jest to wielka łaska i wszyscy się z tego radujemy i trzeba pod tym kątem zawsze Bogu dziękować za to, ale też i polecać te dzieci, żeby one mogły być wychowane dla chwały Pana. Żeby były prowadzone przez rodziców i przez wszystkich wierzących w taki sposób, żeby one mogły uwierzyć Panu. I tutaj jest wyraźnie pokazane, jakie są niebezpieczeństwa, że serce może nas zwodzić najwięcej, że jeśli będziemy postępować według wszystkiego, co nam każe serce, to w tym momencie możemy zbłądzić, bo ono może nas oszukać. My musimy serce kontrolować i nie jest to złą rzeczą, żeby mieć marzenia. Nie jest to złą rzeczą, żeby mieć pragnienia, bo to Bóg dał nam te wszystkie rzeczy. I kaznodzieja o tym mówi, że wielkim błogosławieństwem jest to, że możemy jeść. Wielkim błogosławieństwem jest to, że możemy mieć rodziców, że możemy mieć rzeczywiście dom, że nie musimy w ubóstwie być, że nie musimy w domu dziecka mieszkać, ale jeśli ktoś mieszka w domu dziecka, to również jest to wielkie błogosławieństwo, bo kiedyś tego nie było. Nie można było właśnie mieć takich warunków dla dzieci, jak dzisiaj to jest tworzone, choćby na tym miejscu, że jest dotowane to miejsce po to, żeby pewnym dzieciom, które z takich czy innych względów
potrzebują pomocy, tej pomocy udzielić. I to wszystko jest od Boga ta rzecz. Bo Bogu bardzo zależy właśnie na dzieciach i na młodzieńcach. Bo w tym momencie się decyduje być albo nie być. Wieczność się decyduje. Bo najlepsza rzecz jest, kiedy w młodości człowiek zrozumie, że najpiękniejszą alternatywą to od młodości właśnie stać się człowiekiem wierzącym. Bo w tym momencie wszystkie sprawy inne są rozstrzygnięte już. Bo my musimy różne rzeczy, jakby można powiedzieć, zdobywać, wykształcenie, później inne sprawy. I to uważamy będzie rozstrzygało później w naszym życiu. Faktycznie ma to w jakiś sposób związek, ale to nie decyduje o szczęściu człowieka, bo kaznodzieja podkreślił to wszystko. Marność, gonitwa za wiatrem, marność nad marnościami. Ale tutaj pokazuje, że pewne rzeczy mogą być nam pomocne, że z tych właśnie pragnień, które się rodzą w naszych sercach, to my możemy przyjść również do Pana. Ja pamiętam z moich lat właśnie całkiem młodych, że kiedy mi się zdarzyło, że mogłem w nocy oglądać niebo, a szczególnie jak jechałem gdzieś na takiej furze siana, albo jeśli snopów było pełno, bo w polu się pracowało do późna w nocy i później z radością się wdrapałem tam na samą górę, mogłem tam leżeć i patrzyłem na gwiazdę. I niebo mi się wydawało takie piękne, że chciałem tam być i pragnąłem, żeby rzeczywiście być w niebie kiedyś, żeby można było to z bliska się temu przyjrzeć. A dzisiaj jestem szczęśliwy, że to marzenie się wypełniło, że nie tylko mam dostęp do tych gwiazd, ale ponad te gwiazdy, dużo wyżej do samego nieba, które jest zupełnie niepojęte, a jednak już jestem pewny tego, że mam tam miejsce. I każdy wierzący ma tę pewność, że ma swoje miejsce. I tutaj właśnie takie marzenia również Bóg może wykorzystać, pokazać nam, popatrz, marzyłeś i wyobrażałeś sobie to w taki sposób, a ja ci dałem to w sposób prawdziwy, bo marzenie bardzo często nie jest rzeczywistością i nie jest związane z prawdą, ale jest życzeniem serca. I Bóg te życzenia serca ogląda nasze. I pod tym kątem to Słowo Boże właśnie tutaj mówi, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest dobre, ale każdą rzecz będzie ważył Bóg. I czy to rzeczywiście będzie to wszystko w taki sposób rozstrzygnięte później na naszą korzyść, jeśli ta sprawa stanie przed Bogiem? A na pewno stanie, bo niemożliwe jest, Słowo Boże mówi, każdy z nas będzie musiał osobiście zdać nie tylko relację, ale rachunek, czyli odebrać zapłatę, a zapłata za grzech jest śmierć. I jeśli my nie przyjmiemy Pana Jezusa i nie będziemy mieli tej zapłaty uregulowanej u Boga, bo On zapłacił za grzech i swoją śmiercią, to my będziemy musieli zapłacić, ale śmiercią wieczną. Śmiercią to znaczy oddaleniem od Boga i przebywaniem w miejscu, które jest najbardziej straszliwszym, najstraszliwszym miejscem, jezioro ogniste. I tutaj nie chodzi już tak bardzo o jakieś fizyczne cierpienia, chociaż człowiek będzie miał tam ciało doskonałe i ono będzie mogło jakby przenieść wszelkie cierpienia. Ogień, nie ogień i inne rzeczy i nie będzie zniszczone, ale tutaj chodzi przede wszystkim, że nie będzie tam Boga, że będziemy tutaj musieli to widzieć, to miejsce w taki sposób, że tam Bóg nigdy się nie pojawi, w żadnej formie, że po prostu te rzeczy, które w naturalny sposób dzisiaj odbieramy, to one nie będą dostępne, dlatego że Boga tam nie będzie i nie będzie tych rzeczy właśnie od Boga. To tak jak kiedyś ktoś narzekał, że jest w piekle,
a ktoś powiedział, że nie jesteś człowieku w piekle, bo tam nie będzie nic do picia, a tutaj pijesz orężadę w tej chwili. I w taki sposób właśnie różne można zauważyć, że Bóg nas chce pouczyć, żebyśmy wiedzieli, że to wszystko, co nam Bóg dał, to jest od Niego, ale potrzebujemy rozwagi. I w tych właśnie miejscach innych, które przeczytaliśmy szczególnie ze 119 psalmu, to tam jest napisane tak wyraźnie, że młodzieniec w jaki sposób może właśnie zachować swoje życie w czystości. Jak może zachować swoje życie w czystości? Nie ma innej możliwości, jak tylko właśnie, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Czyli to, co Bóg nam powiedział, to, co jest właśnie dla naszego zbawienia, to, co jest dla naszego dobra, to te rzeczy są konieczne do przyjęcia, bo jeśli my je odrzucimy, to w inny sposób już zbawieni nie możemy być. Bo Słowo Boże mówi w liście, w Dziejach Apostolskich, że jest tylko jedno imię, które dane jest ludziom, aby mogli być zbawieni. U nas jest przetłumaczone. W innych tłumaczeniach jest napisane, muszą być zbawieni w tym imieniu. To znaczy, że nie ma innego metody, innego sposobu, jak tylko Bóg musi cię zbawić w Jezusie Chrystusie. Przez to Słowo Bóg cię musi zbawić. A jeśli tego nie rozumiesz, to nie możesz być zbawiony. Bo nie chcesz rozumieć. Bo co, chciałbyś jeszcze jakiegoś innego sposobu, żeby cię Bóg zbawił? Bóg jest Bogiem i wszystko może, ale może zbawić człowieka tylko i wyłącznie w Chrystusie. Bo to tak straszna rzecz jest grzech i tak wielką cenę potrzebuje zbawienie, że tylko Bóg musiał się stać człowiekiem sam w Chrystusie i tę zapłatę odnieść. Mógł tylko właśnie On odkupić człowieka. Tak drogi jest okup za duszę człowieka. I tylko właśnie, kiedy będzie przestrzegał słów Twoich. I jeszcze z Tymoteusza powiem jedną rzecz, bo myślę, że jeszcze może ktoś coś dopowie do tych rzeczy, albo będzie miał myśl jakąś dla Was. I tutaj w tym drugim liście, który rozważamy, będziemy również tę sprawę rozważać i więcej rozważać. A dzisiaj na ten moment chcę powiedzieć tylko, że on mówi o młodzieńczych pożądliwościach. Czyli pewne rzeczy są, które w młodości mogą nami zawładnąć. To są różne rzeczy. Tu nie tylko chodzi o pewne cielesne pożądliwości, ale również, które wykraczają poza to. I tutaj trzeba tych rzeczy po prostu unikać, tak jak tu jest napisane, wystrzegać się, a dokładnie uciekaj. Uciekaj. My mamy dobre przykłady, żeby te myśli rozwinąć. Jest o Józefie pokazane, jak on właśnie uciekł w tym momencie, kiedy szatanowi się wydawało, że już musi być pokonany. A on potrafił kosztem swojej czci i honoru i wszystkiego właśnie uciec grzechowi z paszczy dokładnie. I my również musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w nas są żywioły, szczególnie w młodości, że to są żywioły, które my nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić sami swoim rozumem, swoim dobrym wychowaniem, że tu nam potrzebna jest siła, moc, a moc jest nam dana przez Słowo Boże. Jeśli my trzymamy się Słowa Bożego, jeśli my staniemy na tym miejscu przez to, że uwierzymy Bogu i przyjmiemy Pana Jezusa, to w tym momencie jesteśmy strzeżeni mocą Bożą. I to jest tak ważne, żebyśmy sobie te rzeczy poskładali. To, co w nas jest, i bagatelizujemy różne sprawy, bo młodość nam mówi zupełnie inaczej, daje nam inne spojrzenie,
Owszem, korzystajmy z tej młodości, ale dajmy jej, jakby można powiedzieć, pewnego rodzaju przywiązanie, pewnego rodzaju lejce, pewnego rodzaju wędzidło, uzdę, żebyśmy mogli tą młodością kierować, powstrzymywać ją, żeby ona po prostu nie była dzika, bo wiecie o tym, że koń, który tutaj też jest używany do różnych takich właśnie rzeczy, żeby dzieciom pomagać, to najpierw musi być ujeżdżony, on musi być do tego przygotowany. I nawet pomimo, że niektóre konie są ujeżdżane, to one się nie nadają później, żeby je używać tam, gdzie dzieci będą na nich jeździły. Bo to jest natura taka, która się nie da ujeździć. I tutaj chodzi właśnie o taką młodość, która musi mieć to jakby ujeżdżenie, żebyśmy mogli usłyszeć Słowo Boże, żebyśmy dali się jakby zatrzymać, bo jak się koń nie da zatrzymać, to w ogóle nie można go używać do jazdy wierzchem, bo to jest bardzo niebezpieczne. On na komendę stój, czy w jaki tam sposób się konia podtrzymuje, ściągając go lejcami, czy czym tam, to on musi się zatrzymać. I tak samo właśnie, żeby Słowo Boże do nas przemówiło, to nasza młodość również musi być w jakiś sposób pokierowana, powstrzymana, żeby to Słowo Boże do nas trafiło. Bo nam się wydaje w młodości, że my niczego nie potrzebujemy, wszystko mamy, wszystko piękne, wszystko wspaniałe, wszystko do naszej dyspozycji. A jednak Słowo Boże mówi nam, że dopóki te rzeczy są, to radujmy się nimi, ale musimy patrzeć troszeczkę do przodu, bo ja też byłem kiedyś młody i piękny i wielu z nas było w młodości, a jednak rok po roku i człowiek patrzy do lustra, czy to jestem ja, albo to ktoś inny jest. Dobrze, że serce zostaje to samo. Dobrze, że jesteśmy w sercu ciągle tymi, którzy miłują Pana Jezusa i z Nim są związani i wiedzą o tym, że kiedy On nas weźmie do siebie, to będziemy wiecznie młodzi, bo On nam da takie ciało, jak On ma, doskonałe, że to ciało nam pozwoli nie na zażywanie jakiejś tam specjalnej młodości, ale będziemy zawsze w świeżości, aby Jego chwalić, Jemu dziękować, żeby być szczęśliwym, jakby można powiedzieć, pełnym sercem z tego, że On własne sprawił, że staliśmy się Jego własnością. Ja nie wyszedłem dlatego, że o koniach była mowa, bynajmniej. Chciałbym doczytać jeszcze 10 werset z Księgi Kaznodziei Salomona. Z tego samego rozdziału 11. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała, gdyż młodość i rozkwit są marnością. Chciałbym tylko parę słów powiedzieć, że już była tu mowa o tych pragnieniach młodzieńczych. Myślę, że w tych słowach jest ukryta myśl o tym, by te pragnienia czasami zupełnie przeciwko sobie człowiek pragnie. Właściwie chciałem przeczytać jeszcze jedno miejsce do tego. Z psalmu 37 znany werset. Później powiem parę słów. 37 psalm, 5 werset. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Młody człowiek ma wiele pragnień, wiele różnych myśli. Ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy mają złe pragnienia, bo myślę, że tutaj pośród nas nie ma takiego, który z gruntu pragnąłby źle, bo w ogóle by tutaj nie przyszedł. Natomiast i człowiek wierzący ma różne myśli, była już mowa o tym sercu, które nas zwodzi, i cóż ma uczynić ten młody człowiek, żeby te rzeczy, które są w zasięgu jego ręki, były właściwe.
Właściwe też będą tylko wtedy, kiedy on będzie swoje prośby, swoje pragnienia powierzał Panu przed jego oblicze. Ja wzrastałem w domu, w którym można powiedzieć, można było oglądać tylko cienie pewnych spraw pańskich. I moja rodzina to zna, myślę, że mogę to powiedzieć. Byłem człowiekiem, który bardzo prosił od młodych lat, byłem dzieckiem jeszcze przed szkołą podstawową, już marzyłem o swojej żonie. I zanosiłem modlitwy wielokrotnie o różne osoby. Nawet mogłem, nie będę dłużej wiele o tym mówił, w każdym razie było tak, że Pan i w tych sprawach mnie wysłuchiwał. Ale ostatecznie dostałem coś, co jest wedle pragnienia mego serca. Zupełnie osobę, którą wcześniej nawet w modlitwach nie wspominałem. Nie wiedząc o tym, że takowa istnieje. I dostałem prezent, który właściwie patrząc z perspektywy, mogę powiedzieć, lepszego otrzymać bym nie mógł. Pan wypełnił pragnienie mojego serca. On słyszał to, o co go prosiłem. Zawsze jest problem, żeby wiedzieć, o kogo tu chodzi, co tam w tym rozpisie było wypisane. Do młodych. No, rozmawiałem z tym bratem Kopko i w końcu mówi do młodych, w sensie wierze, wieku. Czy może coś człowiek powiedzieć ludziom, młodym, starszym, przeczytamy może coś, co Bóg przez apostoła Jana napisał do młodych. List Jana, rozdział drugi. Zanim przeczytamy wiersz 18, to jeszcze taką to wprowadzenie, że tutaj apostoł Jan pokazuje rodzinę Bożą w tym kompletnym wymiarze wzrostu Bożego. Czyli są dzieci, to jest, jak on pisze, dzieci, to jest rodzina Boża. Gdy pisze dziateczki, to są ci najmłodsi w wierze. Gdy pisze młodzieńcy, to już są ci bojownicy tacy. I później jeszcze odnosi się do ojców. Do ojców to tak właściwie jedno zdanie napisać. Nie trzeba tam za dużo pisać. I on pisze: piszę wam, dzieci, to jest wiersz 12, drugi rozdział, bo inaczej bym wam nie napisał. Piszę wam, dzieci, czyli jest, piszę do was, że jesteście rodziną Bożą, czyli wierząca, to jest społeczność, że odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. To jest przesłanie Pana Jezusa, Boga, który pokazuje, w jaki to sposób została rodzina Boża się pojawiła na tym świecie, że to są zrodzeni z woli Bożej, nie z woli ciała. Czyli to jest po prostu człowiek, który dochodzi do pewnego momentu, gdzie go zatrzymuje Bóg i światło Boże wchodzi w jego wnętrze, w jego duszę. I jest wybór. W każdym momencie, gdy jest Słowo Boże głoszone, jest ono światłem, dociera do człowieka, który po raz pierwszy słyszy, czy słyszał Słowo Boże i ma wybór, przyjąć lub też nie. Jeśli przyjmuje, to rodzi się on na nowo, czyli w tym człowieku istniejącym, w tym korpusie, Bóg wkłada coś z nowego stworzenia, z jego istoty i to jest ten nowo
narodzony człowiek, czyli ten nowy człowiek, który się wciąż odnawia. I teraz pisze do dziateczek, czyli do tych najmniejszych. Kto to są ci najmniejsi? To są właśnie ci, którzy wiedzą o tym, że mają grzechy odpuszczone, wiedzą o imieniu Pana Jezusa, z jakiego powodu to się stało, i pisze, że napisałem wam w 14 wierszu, gdyż znacie Ojca. Czyli w tej myśli widzimy pochodzenie. Skąd są? Mają Ojca. Ten potężny Bóg stał się dla nich Ojcem. To oni już wszystko wiedzą. I teraz pisze coś niesamowitego właśnie w wierszu 18. Do dzieci. Żaden by tak nie napisał. Ale Bóg, Duch Boży kazał to napisać. I pisze, dziateczki, ostatnia to już godzina. Czyli pokazuje tym, którzy wszystko już wiedzą. Są znowu narodzeni, mają Ojca, wiedzą, że są w rodzinie Bożej, są świadomi błogosławieństw Bożych i do nich dociera to, co pisze On i w ogóle Słowo Boże, to, co pisze Słowo Boże, to do nich dociera. Oni to rozumieją, gdyż są dziećmi Bożymi. Jest ten czas, ostatnia godzina, to jest taki czas jak dzisiaj. I pisze, nagle pisze, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst? Dzieciom tak jak pisze. I Bóg się nie myli. Dzieciom takie coś pisze. I On coś jeszcze więcej dodaje. Lecz już wielu antychrystów powstało. I teraz dodaje i zamyka to w tej jednej myśli. I skoro tak jest, to wiemy, że jest ostatnia godzina. Kto to jest ten antychryst? Słowo antychryst, anty mówi przeciw Chrystusowi, a dalsza część Chryst pokazuje, że pojawią się ludzie, a właściwie to ten jeden człowiek, który zajmie miejsce Chrystusa, wysunie Chrystusa i on będzie mówił. Ktoś tu powiedział, że wy tego przyjmiecie, który przychodzi w imieniu swoim. Ktoś tak powiedział. Nie będziecie się zastanawiać. Ten antychryst, a wiele antychrystów już przyszło, czyli w imieniu Pana Jezusa, to jest ostrzeżenie do tych, którzy są z nowa narodzeni, że wiele antychrystów już jest, czyli wiele jest takich narzędzi diabelskich, którzy pod pozorem imienia, czyli Pana Jezusa, posługują się straszną bronią. Oni po prostu te słowo, które nawet używają, to jest i Słowo Boże, i przychodzą jako anioły światłości. Więc, skoro tak jest, kto to jest ten młody? Jak już powiedziałem, to są ci wszyscy, którzy wiedzą, znają Boga, znają Odkupiciela, wiedzą, że jest ich Ojcem i już wiele prawd poznali i jeszcze coś więcej mają. Mają pomazanie od świętego. Te pomazanie od świętego, to jest pomazanie od nikogo innego, tylko od Pana Jezusa. On był ten święty. Te pomazanie mają. Kiedy je dostali? W momencie, kiedy się narodzili. I tam pisze dalej, wiecie wszystko, co wiemy. Pan Jezus mówi, że w Jan 10 daje konkretną wskazówkę, jak rozpoznać głos Pana Jezusa, pasterza, i jak rozpoznać tego antychrysta. Ten, który się pojawi, ten antychryst, kiedyś, może żyje, jest w tej chwili nieobjawiony, kiedy się może objawić, jak zgromadzenie zostanie zawarte, drugi raz list do Tesaloniczan, możemy sobie czytać, to jest Żyd. I on prawdopodobnie pojawi się w momencie, kiedy kompletnie legnie gospodarka Europy w gruzach. I on się nawet pojawi w Rzymie. Ale to jest czas, kiedy zgromadzenia nie będzie. Ale my,
Boże, dziateczki, młodzieńcy, ojcowie wiedzą o to, bo on chce, tak jak Mojżeszowi, pokazać jeszcze rzeczy wszystkie, czyli my mamy wejrzenie w przyszłość. No i teraz Pan Jezus mówi, że on jest dobrym pasterzem, ale wy, dzieci, my, ojcowie, czy tam młodzieńcy, znamy głos dobrego pasterza. On podrabia ten, który będzie wychodzić z otchłani, będzie miał dwa rogi, będzie się przedstawiał jako baranek, w tej, można powiedzieć, tej formie, tak jak to było, rzeczywiście, gdy Pan Jezus przyszedł, ale ma głos straszny, taki ryczący, głos zwierzęcia. Wracamy znów do Ewangelii Jana, rozdział 10 i Pan mówi, poznają mnie po głosie moim. Ten głos prawdy, ten święty, który pomazanie ma w nowo narodzone dziecko Boże, on jest w tej mocy tego ducha tą rozpoznawalną barierą tego, co wchodzi, czy przybliża się w różnych fałszywych naukach do mnie, do ciebie, do każdego, kto jest nowo narodzony. Ale my mamy te poznanie i wiemy wszystko. Dzieci, rodzice rozpoznają swoje dzieci po głosie, nawet nie muszą widzieć. To jest Ewa, to jest tam Jan, czy jakiś inny. Rozpoznają. I Pan Jezus dał nam tę zdolność rozpoznawania, co jest od Boga, a wyście są od Boga, On mówi, i wy słuchacie nas. On w tym momencie mówi nas, czyli apostołów. Kto słucha nas, jest z Boga narodzony. Inni nie słuchają nas, czyli apostołów. Myśmy dzisiaj dotykali tych spraw, gdzie już, jak już powiedziałem, 7 listów zaraz po śmierci apostoła Jana został napisany przez Ignatiusza. Człowiek, który z nim był, w tym miejscu był i pisze rzeczy przewrotne. Rzeczy przewrotne. Ale się okazało, jak tam później dali te myśli ciągną, a nie będziemy, bo jest koniec, zbliża się w pół do, że oni wszyscy nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, to by zostali, ale ponieważ nie byli z nas, zostali wyrzuceni z tej sfery rodziny Bożej. Duch Boży nie pozwolił im zająć tego miejsca. Ale niebezpieczeństwo jest na zewnątrz. Oni są na zewnątrz. Dlatego wyposażył te dziateczki, to jest ta młodzież, bo młodzieńcy w tym liście Jana to już są poważni mężowie, którzy zwyciężyli złego, Słowo Boże znają, przez Słowo Boże zwyciężyli złego, diabła. To już jest taki wiek, myślę, z takim już poznaniu głębokim, że oni potrafią stanąć do tego boju nawet z tym przeciwnikiem. Dlaczego mogą stanąć do boju z diabłem? Bo diabeł przychodząc zobaczy w nich Chrystusa. Słowo Boże mieszka z nas, w was. Czyli Chrystus jest w was. Jeśli diabeł to zobaczy, że w tych młodzieńcach już jest ten Chrystus, musi ucieknąć. Ale tu jest mowa do tych dziateczek. I jest bardzo poważne pouczenie w tej Ewangelii Jana, rozdział 10, w jaki sposób on w ogóle wszedł, ten zły pasterz, nie drzwiami, wszedł w inny sposób do owczarni. I on wciąż krąży między tą owczarnią, nawet tą drugą, którą on, Pan Jezus mówi, że też ma, czyli to jest zgromadzenie, on również dalej krąży i chce w tym podrobionym, w tym falsyfikacie tego głosu zdobywać, nie zdobywać, ale można powiedzieć zniewolić, osłabić wiarę tych dzieci Bożych, którzy powinni wiedzieć przede wszystkim, że wiele antychrystów jest. Powinni słuchać, rozważać, przykładać do Słowa Bożego, sprawdzać, czyj to jest głos, jaka to jest nauka, a my, wy to macie, tę cudowną Bożą broń. Sto sześćdziesiąt dziewięć.
Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić,
Już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie,
będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację. Ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego,
że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie
zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a
zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą, Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga.
Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi,
tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego, do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa
w żadnym aspekcie, bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa. Czyli, że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.
Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli.
A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce,
Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w 2 miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to,
lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział, dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana,
że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo
to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi,
zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.